Cześć, dzisiaj opowiem Wam o analizie posesyjnej, jaką ja stosuję, tak żeby w o wiele lepszy sposób wykorzystywać w kolejne powtarzające się zagrania. Jeżeli mamy pattern, który tak naprawdę wykorzystuje się na co dzień, czy jest ich kilka i jakby w miarę się nimi żongluje, tradując, w zależności od tego, jaki rynek jest najlepszy, to moim zdaniem jedyny sensowny kierunek, w jakim jesteśmy w stanie się rozwijać, to tak wyciągając wnioski z tego, co już tradowaliśmy. Ja mam taką rutynę codzienną po sesji, albo też w trakcie sesji. Robię sobie po prostu print screeny wykresów z automatycznie już w platformie naniesionymi moimi wejściami i wyjściami z pozycji. To przez lata, kiedy zmieniałem strategię grania, pozwoliło mi, żeby o wiele lepiej wykorzystać, może nie o wiele lepiej, ale żeby o wiele w prostszy sposób jakby analizować to, czy nowe strategie, które gram, one się w jakikolwiek sposób rozwijają, czy ja się rozwijam też, czy łapię dłuższe ruchy, jak zachowuję się na różnego rodzaju korektach i tak dalej. I to jakby polecam. Czyli pierwsze to jest przede wszystkim robienie print screenów wykresów. Wrzucę to teraz dla przykładu, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Ja mam dwie rzeczy, które robię. Jedne to jest robienie print screenów, nazwijmy to gołych, takich supernowych, czy bardzo mocnych wybić. Dla przykładu CHNR, dzień pierwszy, który tutaj widzimy, z lewej strony, czyli połowa wykresu. To jest, jak to się mówi, day one, czyli ta część tutaj, nie? I jak przebiegał ruch w pre-markecie, jak się zmieniał wolumen, jak to wszystko wyglądało w sesji już, jak później, jeżeli zaczynał się spadek, to wyglądało na przykład backside. I tak samo wyciągam wnioski, co działo się w kolejnych dniach, bo często na przykład po pierwszym zauważyłem, że w drugim dniu jest podbicie, które też jest gaszone, jeżeli dnia poprzedniego mieliśmy totalny fading do praktycznie poziomów zamknięcia. Gdybym nie robił sobie zrzutów ekranu, może bym nie zwrócił na to uwagę i nie umiał tego wykorzystać następnym razem. I dotyczy to wielu spółek. Nie? Tu mamy JOTFIN. Też print screen dnia pierwszego akurat jest zrobiony, gdzie widzę, w jaki sposób się ruch potoczył, jak zmieniał się wolumen. To pozwala mi wyciągać wnioski. Druga rzecz, o której to możecie akurat z mojego Twittera, na moim Twitterze znaleźć, to są już zagrania, gdzie pokazuję po prostu swoje wejścia, wyjścia, analizuję je sobie, widzę, gdzie wszedłem, gdzie wyszedłem, dodaję do tego później posesyjnie, jak zakończyła się sesja, co mogłem lepiej wykorzystać. Na tym etapie, kiedy wy jakby uczycie się jeszcze na przykład tej tradingu, to polecam też nagrywać sesję. Możecie, albo jeżeli ktoś ma płatne, to może Camstasia Studio, ja z tego akurat korzystam, możecie, nie wiem, Hypercam, pewnie od groma innych narzędzi, które służą do nagrywania pulpitu sobie znajdziecie. Ja nie jestem akurat tak zorientowany, żebym Wam podał jakieś sensowne, dobrze zoptymalizowane, ale bo korzystam po prostu z Camtasia Studio. Natomiast na pewno sobie poradzicie, jeżeli tradujecie, to i znaleźć program do nagrywania nie będzie stanowił problemu. I to są dwie proste rzeczy. Analizujecie wykresy, robicie print screeny, wyciągacie wnioski tego, gdzie wchodzicie, gdzie wychodzicie. Jeżeli do tego dodacie jeszcze analizę taśmy i będziecie w stanie sobie odtworzyć taśmę, zobaczyć, o tu wyszedłem, ale tak naprawdę nie zadziało się nic sensownego, co, nie wiem, nie było to w ramach waszej strategii, czyli coś spowodowało, że się, nie wiem, wystraszyliście, może za duży size był i to spowodowało zamknięcie pozycji, którą powinniście jeszcze trzymać, to dzięki temu pewność siebie, analiza tego, co widzicie, powinna wzrosnąć i też dobrze sobie wtedy po prostu notatki tworzyć. Ja kiedyś zapisywałem od groma notesów, w których wszystko notowałem, teraz jest tego mniej, bo też zdecydowanie mniej traduję, jeżeli chodzi o aktywność. Dłużej potrafię czekać na jakieś określone wejścia i je wykorzystywać, natomiast jest to bardzo, bardzo pomocna rzecz, czyli print screeny, nagrywanie sesji. Oczywiście, jeżeli macie system, który Wam to wszystko też spisuje, czyli tak jak ja mam na przykład, nie wiem, w propie Prop Reports, czy u innych brokerów mam historię tradingową, no to też dużo, dużo wnosi, żeby to sobie przeanalizować. Także to sami widzicie, są proste rzeczy. Zrobienie print screena po sesji z transakcji, której graliście, zajmuje ile? Kilka minut. A ile wniosków dodatkowych, ile wiedzy takiej, żeby lepiej wykorzystać, to wnosi, to naprawdę moim zdaniem nie da się tego wycenić.
Takie coś, jeżeli robi się też analizę, to pozwala Wam po czasie odnieść się do tego, bo ja mam tak często. Znam na pamięć już takie typowe pump and dumpy. Oczywiście, jak odpalę sobie wykres dzienny, zobaczę, jaką miały historię, ale później, jeżeli chodzi o intraday, ja sobie wracam na przykład do dnia, załóżmy, mam spółkę XYZ, która tego dnia ruszyła, i odpalam sobie folder, gdzie mam historię, przeszukuję pod kątem tej spółki, patrzę, jak na niej ruchy wyglądały pół roku temu czy dwa lata temu, jeżeli chodzi o ten sam pump and dump, czy to zostało zgaszone tego samego dnia, czy mieliśmy jeszcze podbicie na początku sesji, czy nie, jak wyglądał wolumen, jak to się zmieniało. I to bardzo często się powtarza. Często taka powtarzalność to jest na poziomie 80-90% tego, że przy kolejnym wybiciu wydarzy się to podobnie. I też patrzę na wolumen, patrzę na zmienność taką intradayową danej spółki. Mam jakby wszystko kawa na ławie. Także to polecam bardzo mocno. Jeżeli nie analizujecie w ogóle swoich zagrań, czyli gracie jednego dnia, drugiego na to nie patrzycie, to ciężko też moim zdaniem będzie jakiś progres, bo z dobrych zagrań nie będziecie wyciągać żadnych lepszych wniosków, żeby lepiej to wykorzystać w praktyce. Wiadomo, że niby nasz umysł to gdzieś tam zanotuje, ale liczby moim zdaniem czarno na białym spisane wnoszą o wiele więcej. I to samo dotyczy jeszcze kolejnej kwestii, bo jak zauważyliście, ja też może nie spędzam od groma czasu na analizie newsów, ale te newsy sobie spisuję i przeglądam. Jeżeli mam jakąś spółkę, która opublikowała newsa, zapisuję go sobie, patrzę, jaka była po nim reakcja, i to statystyka pozwala mi wyciągnąć później, czy tego kalibru news, jak pojawi się na innej, jaki ruch może spowodować. Oczywiście są różne okresy, bo aktualnie mamy tak olbrzymie FOMO na rynku, to spowodowane jest, troszkę to przyrównuję jak do altcoinów w 2017-18. W tym roku od groma, nazwijmy to brzydko, ale ulicy weszło na rynek akcji, przecież konta zakładane u brokerów z giełd amerykańskich są w grubych milionach liczone. I to przebija wszystkie ich historyczne rekordy z lat poprzednich. I szczególnie do tego doszli jeszcze tak zwany Robin Hoodeci. No Robin Hood pozwala grać od jakichś groszowych spraw i dzięki temu ściągnął olbrzymie miliony traderów, powiedzmy, na swoją platformę, którzy kupują nawet małe ilości akcji. To nie ma znaczenia, ale chodzi, ile oni wolumenu wnoszą na rynek. I to widać na spółkach, jak dużo algosów się pojawiło przez to, jak wzrósł wolumen. Kiedyś były spółki, załóżmy takie pump and dumpy, które robiły na przykład 100%. Robiły to na wolumenie załóżmy miliona czy 3 milionów akcji. Te same teraz pump and dumpy potrafią zrobić 500% czy więcej w trakcie sesji i zrobić to na wolumenie kilkudziesięciu milionów czy kilkuset milionów akcji. To jest, wiecie, to jest tak olbrzymi wolumen, który wszedł na rynek. Do tego jak się doda jeszcze wszystkie newslettery, które streamują to, co robią online na przykład YouTubie, na kanale otwartym, no to wyobraźcie sobie ilość kopiujących ludzi innych. To dlatego przyrównuję do altcoinów, bo tak samo to wyglądało na altcoinach. Tak wciągania ludzi w akcje nie widziałem w latach przy poprzednim na przykład kryzysie. Też troszkę inaczej social media wtedy działały, ale przy tym to jest widoczne. Jak przy altcoinach było od groma pump and dumpów robionych, od groma takich chatroomów, wpaść nam tam powiedzmy, nie wiem, pół bitcoina i będziesz miał dostęp do chatroomu i zobaczysz nasze super ruchy. Podobnie jest na akcjach. No, jest od groma trading roomów, gdzie ktoś zdąży się załadować, puszcza wszystkim innym, że planuje to otworzyć, gdzie już jest dawno w pozycji i kopiują za nim. Więc stąd ten wolumen taki olbrzymi przybył na szczególnie tanich spółkach, bo to jest trochę myślenie na zasadzie, co się stanie, to wypchniemy. Dobra, to była taka dygresja, która w zasadzie zajęła tyle, co kilka moich słów na temat sensowności tworzenia analizy posesyjnej i wyciągania wniosków, ale to chciałem tak połączyć w całość, żeby podsumować. Jak macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Udanej sesji, do usłyszenia. Cześć!